W dniu wczorajszym doszło do takiej sytuacji dosyć nieprzyjemnej. Zmieniono nazwę mostu z imienia Lecha Kaczyńskiego na most uniwersytecki, tak? I tu wzburzyło to pewne środowisko. Na pewno wiele środowisk, bo już nie chodzi o to, czy ktoś lubi pana prezydenta, pana prezydenta Kaczyńskiego, jednakże był on prezydentem Polski i w służbie Polski zginął. Stąd ta nazwa nadana przez radnych, również radnych Platformy Obywatelskiej w dniu 14 kwietnia 2010 roku. I ta zmiana nazwy była, powiedzmy sobie, dziwna, niezasłużona. I dla niektórych, jak zostało nazwane haniebne, również zwrócić należy uwagę, że pan prezydent Bronisław Komorowski również odniósł się, nazywając, że przyjął... Właśnie mówił pan, że tutaj środowiska też Platformy Obywatelskiej niejako odcinają się pewnie od tej decyzji. Mówimy o tym, co słyszałem. Słyszałem to w telewizji, że również przewodniczący Platformy, pan Lenz, jak również pan prezydent Komorowski, który jednak jest związany z Platformą, odniesie się negatywnie do tego zjawiska, do tej decyzji radnych Platformy i SLD Bydgoszcz.